sytuację, którą przed chwilą przedstawił, z tych rozwiązań na uporządkowanie terenu przy ulicy Jeżowskiego. I zastanawiam się właśnie nad tym punktem, ponieważ jeżeli ten teren wymaga uporządkowania, to znaczy, że był nieuporządkowany, to znaczy, że padło tam nieporządek. Chciałem się zapytać, na co się wzięło, dlaczego tam był nieporządek. Bo według mojej wiedzy przez dłuższy czas tolerowano, a nawet przyzwalano na wożenie odpadów. Teraz ten teren ma być uporządkowany za pieniądze publiczne, za pieniądze tutaj podatników. Chciałbym, żeby Pan wyjaśnił tę kwestię. Dziękuję. Mieszkanie, jeżeli chodzi o ministra Żołąckiego, pieniędzy z podatków tak. My jeszcze z kulturą jesteśmy daleko na bankier, w związku z tym też wszyscy ponosimy koszty tego. Zgoda była na burzenia humusu, ziemi z piaskiem przez winą. Nie było zgody żadnej na wyłożenie gruzu. Dlatego też te osoby, które zostały zatrzymane w urzędzie gruzu, będzie wdrożone postępowanie, jeszcze jest rozpoczęte postępowanie. A ja podjąłem decyzję, że tak jak sam kolega wnioskował kilka razy, a ja powiedziałem, że będzie to uporządkowane. W związku z tym podjęliśmy decyzję o uporządkowaniu tego terenu. Też sobie wszyscy muszą dawać sprawę, że tego nic nie robi za darmo. W związku z tym to kosztuje prawie 60 tysięcy złotych. Tak, to jest wspólny koszt, publiczny. No niestety, z kulturą coś nie jest tak. Tak samo można powiedzieć, tym bardziej z kulturą coś nie jest tak, kiedy wyłoży się krawężniki, asfalt, gruz na nowy cmentarz przy ofiar Katynia. Też zlokalizowaliśmy osoby na to odpowiedzialne, z tym, że tu jest zasada prosta, wykonają pewne prace na rzecz miasta, a oprócz tego to, co zawieźli, wszystko stamtąd wywiozą. Na własny koszt. Dlatego też to są trudne sprawy, bo wiecie Państwo, nikt 24/24 w tych rejonach nie przybywa. A z myślą, że przebieg nawet był wywożony gruz na Żarowskiego z remontu szkół z terenu gminy. To sobie proszę zrobić. Ale też myślę, że też po to z Funduszu Ochrony Środowiska są te środki celowe, jest ten tytuł tak zwany dzikie wysypiska, po to, żebyśmy mogli w jakiś sposób w miarę sprawnie na takie rzeczy reagować. Wspomniałem wcześniej, że mówiąc o uporządkowaniu terenu na ulicy Żarowskiego, że no, tacy są ludzie, gęstnie kultura, sugerując, że to osoby trzecie włożyły tam odpady bez zgody pana, bez zgody miasta, bez zgody gminy miasta, Oława. A tak jednak nie było, bo przecież wiemy, że pan wyrażał zgodę na deponowanie tam odpadów. Czy jest to prawda, czy nie? Czy jest to wina ludzi, którzy wykorzystali ten teren do składowania odpadów? Czy jednak był w tym udział gminy i pana osobiście? No to powiem tak, koledzy, żeby kolegi nie urazić. Nie brał udziału ten burmistrz. Burmistrz nie wydawał zezwolenia ani mojej pracownicy na wyłożenie gruzu czy asfaltu. Nie. Tak to zrobili nielegalnie wykonawcy na poszczególnych inwestycjach. Dziękuję.